Udało mi się złapać te oto przepiękne kobiety, przede wszystkim aktorki, epizodystki, nie tylko współwłaścicielki agencji aktorskiej najbardziej znanej w Warszawie, z którą współpracujemy na planach już od wielu lat. No i antena jest wasza. Gosia, powiedz coś. Ja się będę uśmiechać tylko. Powiedz coś. Jako, że panie nie są... No, pozdrawiamy tak. Wszystkich. Jesteśmy tutaj na Oscarach. Razem z telewizją Rembo TV. Zaprosiłyśmy sobie najlepszy Ford, to ładnie. Tak, no ja dostałem jako jedyny dziennikarz dziś akredytowany, mogę robić filmy, zdjęcia. Same sławy statystyczne, epizodystyczne, aktorskie są dzisiaj z nami. Będą nagrody podobno, pieniężne, o godzinie 19. A, dzięki. Wysokości 100 zł. Jako, że panie nie nominowane, ale mają panie jakichś swoich faworytów? Królowa Daniela Knosowska. Szyku Daniela Knosowska została przez... Proszę mi ją dać tutaj. Jako najlepsza stylizacja kobieca. Będę starał się ją złapać. Nie możemy zapomnieć też o cudownym Stasiu Kowalskim, o naszym złotym chłopaku Kuba Prusak, Basia Dmowska, do której panie z garderoby nie musiały absolutnie nic dokładać. Wyglądała idealnie. Teresa Krądzielewska, która poświęciła 30 minut z prywatnego czasu w łazience, żeby zrobić sobie idealny makijaż. Przyjechała w wałkach autobusem. Tak, niesamowita historia. Takie tylko u nas historie i takie wspomnienia. Jest przewidziana nagroda dla telewizji Rembo TV. Ale to nie ode mnie. Nie dzisiaj. Od sponsorów. Nie dzisiaj, ponieważ sponsor nie zdążył, ale... To dziękujemy, do następnego wejścia. Dzięki, że znalazłyście czas. Żegnamy was. Pa. Pa. Buzi dupki. Dzięki.